Witajcie, drodzy widzowie. Chciałbym opowiedzieć Wam o patologii polskich sądów i może zacznę od początku, o co chodzi. Jakiś czas temu byłem wezwany na rozprawę sądową, na którą chciałem się pojawić. Niemniej jednak pani sędzia na tej rozprawie sądowej zażyczyła sobie, żebym zaczął zakrywać twarz jakąś ścierką do wycierania nie wiadomo czego. Co ja odmówiłem i argumentowałem tym, że zachowuję się zgodnie z obowiązującym prawem i jestem osobą zdrową i nie muszę wykonywać takich poleceń wydanych przez panią sędzię, co spowodowało, że pani sędzia wydała polecenie usunięcia mnie z rozprawy sądowej. No i skończyło się na tym, że funkcjonariusz policji napadł mnie, wyrzucając mnie z budynku sądu. Mam to nagrane i jest to udostępnione na YouTubie do opinii społecznej. Pod opisem tego nagrania podam link, żeby można było sobie obejrzeć, jak ta sytuacja wyglądała. I pani sędzia podczas tej rozprawy, jeszcze zanim jak mnie wyrzuciła z sądu, pani sędzia nałożyła na mnie karę natychmiastowej wykonalności, że nie stosuje się do wydanych przez nią poleceń w wysokości 800 zł. No i ja od tej kary się odwołałem, szeroko argumentując, dlaczego taka kara jest bezprawna. I to pismo też będzie udostępnione do opinii publicznej i link będzie dostępny pod tym nagraniem. No i po uwzględnieniu przez inne organy sądowe mojego zażalenia podjęto decyzję, że kara jest utrzymana w mocy i zanim skomentuję szerzej to pismo, to przeczytam kawałek. Przeczytam kawałek, co tam napisali. To pismo też będzie udostępnione do opinii publicznej pod linkiem, pod tym, link będzie pod tym nagraniem. No i w tym piśmie tutaj tak napisali, że zarzucam obrazę przepisów postępowania oraz konstytucji, pozbawiając go możliwości swobodnego, czyli mnie, swobodnego zachowania i tym samym bezprawnego pozbawienia go praw wynikających z konstytucji i ograniczania poruszania się bowiem w zakresie obowiązku noszenia maseczki, brak przepisów zobowiązujących do takiego zachowania i wniósł uchylenie kary porządkowej. Kara porządkowa natychmiastowej wykonalności. No i tutaj sąd okręgowy, do którego wniosłem to zażalenie, pisze, że nie zasługuje na uwzględnienie i argumentuje to w ten sposób, ja przeczytam. Moment. Obwiniony swoim zachowaniem naruszył bowiem tok czynności procesowych, rozważania kwestii prawidłowości
tworzenia czy istnienia przepisów całkowicie pobocznym charakterem w niniejszej sprawie. Obwiniony, nie wykonując polecenia sądu, uniemożliwił czynności procesowe. Nadto wzniósł się swoimi polemicznymi poglądami ponad jasne, niewymagające jakichkolwiek rozważań stanowisko sądu. Stanowisko, wiatr wieje i nie mogę. Stanowisko sądu co do jego zachowania na sali rozpraw. Sąd odwoławczy nie będzie przeprowadzał rozważań prawnych w aspekcie obowiązku noszenia maseczki, bo nie jest to przedmiotem niniejszego postępowania. Dalej tam nie będę czytał, jak będziecie chcieli, szanowni państwo, to sobie przeczytacie całe to pismo, bo ono będzie przeze mnie udostępnione. I chciałbym to skomentować w ten sposób, że intencja osoby, która napisała to pismo, jest taka, że sądy mają swoje własne prawo i ich nie obowiązuje konstytucja ani ogólnie prawo polskie, jakie jest na terenie Polski. Ale to jeszcze nic, bo z tego pisma wynika, że ja jako mieszkaniec Polski nie mam żadnych praw. I tak jak pani sędzia powiedziała, to jest niczym święte i mam się do tego bezwzględnie stosować i nieważne, co będzie dalej. Także sądy są jak święte krowy. Patologia szerzy się po całej szerokości. Publikuję to, ponieważ żeby podać to do wiadomości, do opinii społecznej, żeby was poinformować i uświadomić, co się dzieje, żebyście wiedzieli i żeby odpowiednio można było na to reagować. Mam tu na myśli kancelarie prawne i inne instytucje, które zajmują się prawem, żeby wiedziały, co jest do jakich czynności dopuszczają się sądy i żeby można było ustosunkować się do nadużywania swoich praw przez sądy. W następnym odcinku powiem z kolei o patologii polskich prokuratur. Mam też w tym zakresie szeroką dokumentację, którą również upublicznię, żeby można było się zaznajomić, co z kolei polskie prokuratury wyprawiają z Polakami i do jak bezprawnych czynności się dopuszczają. Czołem Polsko!